Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wyrażając opinię do projektu ustawy o uzgodnieniu płci w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, stwierdzam, że jest to bardzo temat o charakterze medyczno-prawnym. Bardzo trudny do rozwiązania i trudny do ustosunkowania się nawet. Chcę przede wszystkim odnieść się z pełnym szacunkiem do wszystkich osób, ponieważ temat dotyczy nie rzeczy, a osoby. I tu należy się pełen szacunek i pełne zrozumienie. Natomiast wyrażając opinię, opieram się o opiniach nadesłanych przez, jak rozumiem, przez prawników, przez ludzi, przez specjalistów, którzy odnosili się do kwestii. I tutaj mam pewne po prostu wątpliwości, ponieważ w opinii Prokuratorii Generalnej dotyczącej artykułu 5 czytamy, że poważne wątpliwości budzi propozycja umożliwienia wystąpienia z wnioskiem o zmianę płci osobie małoletniej mającej ukończone 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych. Należy zauważyć, iż osoba małoletnia nie jest w pełni ukształtowana i z reguły nie jest w stanie zrozumieć wszystkie skutki swoich działań. I dalej. Opierając się na poglądach wyrażonych w naukach medycznych. I tu uwaga, że mając charakter psychiczny, zmiany zaburzenia identyfikacji płciowej mogą podlegać zmianom, to znaczy nasilając się lub nawet zanikając, a ich pełna ocena możliwa jest w zasadzie dopiero po osiągnięciu przez takie osoby dojrzałości. I tu zastanawiam się, bo po prostu nie mówię definitywnie, bo nie znam tematu. Czy w takiej sytuacji, jeżeli te zmiany mające charakter nasilania się lub nawet zanikania, możliwa jest terapia psychiczna, psychologiczna. Terapia psychologiczna. Po prostu tego nie wiem, nie rozumiem. Natomiast jeśli chodzi o ustalenie płci, rozmawiałem z lekarzami, ze specjalistami, ginekologami, którzy twierdzą, że dziś są takie osiągnięcia techniki medycznej, że istnieje możliwość szybkiego zdiagnozowania genetycznego, genotypu urodzonej się osoby. I uwaga do artykułu 6, który między innymi mówi, że skutkiem projektowanego artykułu 6, który przewiduje wydanie orzeczenia o zmianie płci danej osoby przed poddaniem jej terapii hormonalnej lub zabiegom chirurgicznym zmierzającym do zmiany jej cech płciowych, może być obejście przepisów dotyczących zawierania małżeństw i adoptowania dzieci przez takie małżeństwa. Zgodnie z artykułem 18 Konstytucji RP małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Stąd też wydaje się możliwe zawieranie takiego związku przez osoby jednopłciowe, z których jedna będzie metrykalnie uznawana za posiadającą płeć inną niż wynikającą z jej cech płciowych organizmu. Regulacja taka mogłaby również budzić wątpliwości z punktu widzenia hipotezy artykułu 1, paragraf 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i tak dalej. Czy nie zachodzi tu obawa o stosowanie pewnych okrężnych ścieżek prowadzących do omijania ustalonego biologicznie i konstytucyjnie modelu rodziny? To są te problemy i jest jeszcze wiele problemów czy wątpliwości wynikających z tej ustawy. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, nie przedłużając, chciałbym powiedzieć, że Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego daje dowolność rozstrzygania posłom w tej kwestii, nie narzucając rygoru, powiedzmy, dyscypliny czy jednomyślności zdania. Każdy rozstrzyga we własnym sumieniu. Ja chciałbym jeszcze raz na koniec przekazać szacunek, ponieważ wiedzcie, że rozumiem i współczuję, jeżeli osoba jest sama w sprzeczności z samym sobą, ponieważ tu chodzi o człowieka. A każdy człowiek ma tą samą wartość bez względu na jego poglądy, psychikę i tak dalej. Dziękuję za uwagę.